Siemanko wszystkim, z tej strony Yuken, witam was moi drodzy serdecznie, a ja witam was właśnie moi drodzy w nowej serii na tym kanale, serii dotyczącej Euro Truck Simulatora. A więc zaczynamy tą serię i oczywiście zaczynamy poradnikiem dla osób początkującym, czyli z tego konkretnego odcinka dowiesz się jak zacząć grać w Euro Trucka, co robić, czego nie robić, jakich błędów nie popełniać. Właściwie wszystkie wskazówki postaram ci się tutaj przekazać, które od samego początku są bardzo, bardzo ważne, aby po prostu grało ci się o wiele przyjemniej, milej i sympatyczniej, no i żebyś jak najszybciej osiągał lub osiągała fajne efekty. Więc pierwszą najważniejszą rzeczą po włączeniu i właściwie po zainstalowaniu Euro Trucka jest taki ekran startowy, tak to się nazywa, i bardzo ważna rzecz, czyli musisz założyć profil. Jak widzisz, ja dwa profile mam. I o co chodzi z tymi profilami? To, co oczywiście jak tutaj najedziesz, to ci się pokaże, jaki dystans przejechałaś, ile odkryłeś mapy, takie wszystkie informacje, co na tym profilu już masz osiągnięte. To, co jest tą cyferką, to jest oczywiście poziom 16, poziom 158. O co chodzi z tymi profilami? No między innymi chodzi o to, tak jak widzisz, ja mam dwa profile, jeden mam YouCanTV, który mam na 158 levelu, no i założyłem nowy profil po to, aby po prostu pokazać wam mniej więcej, jak tą grę rozwijać, abyście mieli no, bardziej to przejrzyście jako osoby początkujące pokazane. Także pierwsze, co to zakładamy, profil. Więc profil jest po to, jeżeli na przykład chcesz zacząć grać od nowa, chcesz od nowa levelować, od nowa jakby przechodzić te wszystkie misje, które tutaj są, o ile tak to można nazwać, to wtedy zakładasz nowy profil. Tu właściwie nie ma jakichś wielkich rzeczy, jest coś takiego jak przeglądarka dodatków, czyli DLC. No jeśli oczywiście masz dokupione jakieś pakiety DLC, klikasz na to i jak sam widzisz, sama widzisz, pobiera ci się to automatycznie. Mogę ci tu pokazać, jakie mam DLC. Mam kilka wykupionych, między innymi malowanie polskie, czy specjalne transporty, to jest zresztą te transporty wielogabarytowe, no i mam Polskę, kupioną mapę Polski. Więcej na razie nie mam, ale jak będzie jakaś premka na Steamie, to jak najbardziej kupię. Druga rzecz to jest oczywiście mod, czyli menadżer modyfikacji. To też musisz zawsze przed włączeniem gry ustawić. Specjalny odcinek, jeśli chodzi o to, jak wgrywać mody, jakie mody polecam, to nagram po prostu w następnym odcinku, bo to tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia. Tu ci tylko powiem, mam kilka modów powgrywanych, ale nie są żadne mody, które by, powiedzmy, w jakiś sposób ułatwiały grę. Raczej to są takie mody, które wpływają na lepszą po prostu realistykę tej gry. I zawsze mam takie zdanie, tutaj wam nie polecam jakichś modów, które po prostu wam ułatwiają, czyli modów na kasę, bo to nie ma nic wspólnego z życiem rzeczywistym i psuje całą zabawę. No oczywiście jak ktoś jest osobą, która nie ma żadnych ambicji, to jak najbardziej takie mody będzie stosowała, typu brak uszkodzeń w ciężarówce czy kasa. No ale jak sami przyznacie, no to nie ma z tego żadnej frajdy, tak? To nie ma żadnej frajdy, żadnej radości z tego, że sobie powgrywacie jakieś mody, które kompletnie jakby nic nie musicie w tej grze robić i tak po prostu awansujecie. Według mnie nie ma to sensu. Ja wam chcę pokazać, jak można to zrobić fajnie, uczciwie, no jak najbardziej realistycznie, że tak powiem. I już wam pokazuję, jak widzicie przez te mody, no troszeczkę sam Euro Truck mi się troszkę dłużej wczytuje. I też musicie pamiętać, że jeżeli chodzi o jakiś update, to dany mod może po prostu no troszkę wam psuć. Omówimy sobie ten cały panel, bo tutaj się cała zabawa zaczyna, nie wcale na trasie, a tutaj. No przycisk jazda, no to nie muszę, myślę, nikomu tłumaczyć, jak wciśniecie jazda, to przechodzicie po prostu i jedziecie. Ale co na początku jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście część tych zakładek, mając tam ten drugi czy trzeci level, będziecie mieli na szaro, będą one niedostępne, a ja specjalnie odblokowałem to do tego 16 levelu, żeby móc już wam tutaj coś pokazać, aby wam nie pokazywać to od zera. I żeby powiedzieć wam, jak to bardzo szybko zrobiłem, że ten 16 level osiągnąłem. A więc pierwsza zakładka to jest rynek pracy. I tu na samym początku będziecie mieli tylko dostępną taką opcję jak zaciągnij się, czyli szybkie zlecenie. Tak? To polega na tym, że bierzecie zlecenie, gdzie dostajecie ciężarówkę, gdzie dostajecie właściwie cały komplet
Tutaj przeglądacie te zlecenia. Oczywiście, no załóżmy, niech to będzie Poznań. Ja zawsze sobie klikam na przykład na Poznań. Jeżeli oczywiście miasta macie nieodkryte, tak jak zobaczcie, u mnie jest to Stuttgart, tak, czy jakieś inne miasta, Frankfurt nad Menem. Jak widzicie, Lipsk, tak, nie mam niektórych miast odkrytych, także z tamtych miast nie mogę wziąć kursu. Więc to jest pierwszy protip bardzo ważny. Jeżeli bierzecie kursy, patrzcie na te miasta, które są zaznaczone tymi dużymi kropkami na mapie, tak? Bo to znaczy, że z tego miasta możecie wziąć to zlecenie. Drugi protip, jaki bym ci dał, to na pewno brać na samym początku, jest to bardzo ważne, tutaj się liczy każda złotówka, bym powiedział, więc bierz zlecenie z miasta, w którym jesteś, żeby nie robić szybkiej podróży, żeby nie dojeżdżać, bo to są koszty, niepotrzebne czas, a tobie zależy, żeby się szybko rozwijać. No załóżmy, że jesteśmy w Poznaniu, no i teraz sobie przeglądam. No ja akurat tutaj, jak widzisz, klikając na dane zlecenie, pokażę ci, skąd, dokąd masz jechać, ale pokazuję ci również miniaturce. Tutaj są trzy rzeczy, na które zwrócić uwagę należy, czyli na przykład skąd, dokąd. Tutaj ci też na mapie pokazuję skąd, dokąd. Tu ci pokazuję w miniaturce, widzisz, jaka ciężarówka. Jak sobie najedziesz, to ci się wyświetli taki wstępny zarys tej ciężarówki. No i tutaj też dystans, na przykład 600 km. No, ja bym wybrał na przykład, jeżeli miałbym tu wybierać, to albo bym wybrał zlecenie ze Scanią, albo z Volvo. No, Renówką, szczerze mówiąc, jeździć nie lubię i weko średnio, ale to już jakby jest kwestia gustów, tak? Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o te tutaj zlecenia szybkie, to jest ustawcie sobie zawsze cena według dystansu. Co to oznacza? Bo jeżeli byście, no domyślnie macie ustawione cena i to wam nic nie mówi, tak? Cena ceno. A jeżeli ustalicie cena według dystansu, to możecie mieć zlecenie, które no jest dosyć krótki dystans, ale jest najwięcej kasy, więc ja polecam tutaj wybrać cena według dystansu. Jeśli oczywiście ta renówka ci nie przeszkadza, tak jak mi, i dasz radę przejechać te 600 km, powiedzmy, tą renówką, no to wybierz jak najbardziej, no bo masz 75 tysięcy, no to jest 59, jak widzisz, różnica jest dość spora. Dobra, to są zlecenia. Na razie zlecenia nie bierzemy, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli będziesz brać te zlecenia, tak? Czyli podkreślam, w rynku pracy jako zlecenie szybkie. Jeszcze raz powtórzę, polega to na tym, że dostajesz ciężarówkę, dostajesz właściwie wszystko, ty masz tylko jechać. Nie płacisz za paliwo, dostajesz po prostu konkretne pieniądze za dostarczenie towaru z punktu A do punktu B. Czyli jesteś po prostu kierowcą tira, kierowcą ciężarówki, nic cię nie interesuje, żadne opłaty. Natomiast bardzo ważna rzecz, jeżeli będziesz te poziomy wbijać, robiąc to w ten sposób, jak mówię, czyli przez te szybkie zlecenia, to są zdolności. Bo za każdym levelem, jaki wbijasz, tu na samym początku będziesz mieć wszystko na szaro. I żeby to naprawdę fajnie rozwijać i szybko rozwijać, ja ci polecam w pierwszej kolejności zrobić długodystansowca na maksa. Czyli z każdym levelem, który wbijesz, dostajesz tam te punkty, tak? I możesz tutaj kliknąć i sobie dodać. Więc w pierwszej kolejności proponowałbym ci zrobić długodystansowca na maksa. Dlaczego? Dlatego, bo tak jak sam widzisz tutaj, czy sama, ja mam rangę piątą, czy nawet szóstą już, dostawa gdziekolwiek, czyli w tym momencie odblokowuje ci się cała mapa i możesz, tak jak masz dostępne DLC, możesz jechać na dowolny, daleki dystans, a dodatkowo masz 30% wyższe wynagrodzenie, jeśli te dostawy są powyżej 1500 km, czyli większe wynagrodzenie, co znaczy więcej kasy. Więcej zarabiasz, szybciej się rozwijasz. No to tak jakoś idzie w parze, prawda? Także w pierwszej kolejności skupiasz się na tym, żeby po prostu zarabiać jak najwięcej kasy. Więc wybierasz sobie tego długodystansowca na maksa, później możesz sobie dodawać na przykład ładunek o wysokiej wartości, czy tam coś tam z delikatnego ładunku, to już nie ma znaczenia. Ale generalnie w drugiej kolejności raczej proponowałbym o wysokiej wartości. Ja tu jeszcze ADR-y pododawałem. Tak w skrócie, ADR-y to są przeróżne, powiedzmy, cysterny. One też są dosyć dobrze płatne. Ale tak jak mówię, w pierwszej kolejności długodystansowiec jest rzeczą najważniejszą. I masz to tutaj w zdolnościach. Czyli robisz kurs, wbijasz nowy level, wybierasz
w zdolnościach długodystansowca, znowu długodystansowca, tak aż na maksa ci się to zapełni. Ja tu, jak widzisz, mam akurat takie Volvo, które jest z modyfikacji dodane, ale od razu ci powiem, jest ono bardzo, bardzo drogie. No i jak to teraz robić dalej? Oczywiście, jak rozwijać firmę, to nagram zupełnie osobny odcinek, bo to jest bardzo, bardzo, powiedzmy, rozbudowana wiedza i nie chcę, żeby ten odcinek też z godzinę trwał. Chcę ci tylko powiedzieć po prostu, jak zacząć. Czyli zaczynasz w najprostszy możliwy sposób. Na samym początku robisz kursy przez szybkie zlecenia, czyli dostajesz ciężarówkę, dostajesz wszystko i tylko jeździsz. Jeździsz, jeździsz, jeździsz i zbierasz kasę. Jeśli, załóżmy, uzbierasz około 1 000 000 złotych, może być troszeczkę mniej, to proponuję ci powiększyć twój garaż, bo garaż jakby automatycznie masz na dzień dobry, ale jest tylko na jedno miejsce parkingowe, czyli tylko dla ciebie. Ja bym ci proponował rozbudować wtedy ten garaż na o 2 miejsca, czyli żeby były 3 miejsca i zależy, ile masz pieniędzy, w tym momencie kupić 2 ciężarówki i zatrudnić 2 pracowników. Ty nadal w tym czasie będziesz jeździł lub jeździła przez te szybkie zlecenia, czyli ciężarówkami, które ktoś ci daje, a twoi pracownicy będą mieli własne ciężarówki, de facto twoje ciężarówki, którymi ty też możesz jeździć, ale oni już będą zarabiali i to jest dosyć taki ważny protip. Ty robisz zlecenia, oni dodatkowo robią zlecenia i już kasa się kręci. Druga rzecz tutaj w tym panelu to jest mapa świata. Na niej po prostu możesz sobie wszystko, no tak generalnie zobaczyć, co jest gdzie. I jak widzisz, u mnie tutaj na żółto się wiele rzeczy pokazuje. To na żółto to są trasy, które odkryłem. To, co mamy na szaro, to są trasy, których nie odkryłem, czyli też wiadomo, że w Budapeszcie nie byłem, tutaj nigdzie, prawda, nie byłem. W Turynie nie byłem, w Genewie, w Paryżu, tam po prostu nie byłem. W ogóle nie byłem w Wielkiej Brytanii. Akurat Wielkiej Brytanii nie lubię przez to, że się jeździ pod prąd. W Polsce jeszcze nie byłem, w Gdańsku. Ale jak widzisz, na żółto ci się pokazuje, jakie trasy masz odkryte. I te właśnie odkrywanie miast jest bardzo istotne. To też zależy, czy będziesz mogła kupić jakiś garaż, czy będziesz mogła kupić ciężarówkę. No bo właśnie, mówiłem przed chwilką o zakupie ciężarówki. Więc jak już zrobisz ten etap, że chcesz kupić ciężarówkę, masz taką zakładkę tutaj dealerzy ciężarówek i zobaczcie. U mnie to się pojawia w taki sposób, dlatego że ja w tych miastach już byłem, tak? Czyli mogę sobie kliknąć na przykład przykładowo Volvo kup online i przejdę do dealera ciężarówek. Na samym początku nie będziesz mieć tych dealerów ciężarówek odkrytych. Ja ci polecam, że jak jesteś w jakimś mieście i widzisz na mapie, na GPS-ie jakiś taki znaczek zapytania na szaro, to warto ten kawałek tam podjechać, żeby odkryć to miejsce. Odkryć możesz dealera ciężarówek, możesz serwis samochodowy, czy na przykład agencję pracy. No, lub też garaż. No właśnie, bo jeśli na początku będziesz chcieć kupić jakiś garaż, a nie masz odkrytego miejsca, to musisz do tego garażu, że tak powiem, podjechać fizycznie. Nie zrobisz tego tutaj z panelu. Jak już będziesz mieć odkryte w danym mieście, zobacz, u mnie na przykład tutaj w Lipsku, bo w nim nie byłem, pokazuje się znak zapytania. Także tam po prostu nie odkryłem tego dealera ciężarówek. Jeżeli chodzi o ciężarówki, to jakie bym ci polecał? W pierwszej chwili bym nawet powiedział o Mercedesie, ale widzę, że troszkę się zmieniło po update'cie. I teraz tak, ja mam kupionych już 5 ciężarówek, bo jest taki wymóg, że musisz kupić 5 ciężarówek, aby móc kupować jakby online, przez internet. Więc na początku musisz jechać do salonu samochodowego osobiście i kupować tę ciężarówkę osobiście w salonie samochodowym. Co zrobiłem? Tylko zmieniły się troszkę ceny po update'cie. Po prostu kupujesz najtańsze ciężarówki na sam początek. Najtańsze. Ja wcześniej bym ci polecił tego Mercedesa, bo on kosztował chyba 450 tysięcy, ale po update'cie, jak widzisz, cena się zmieniła. 500, prawie 40 tysięcy. Więc w tej chwili alternatywnie do tego poleciłbym ci Volvo, który jest moim zdaniem w bardzo fajnej cenie. Jeszcze sprawdźmy. Albo bym ci polecił Volvo za 488 tysięcy, które generalnie no, jest słabe. Więc cenowo tak, ale jest ono słabe i jest ciężarówka, która wypada moim zdaniem lepiej.
Na tle tego Volvo to jest oczywiście MAN. MAN, tu mamy salon w Krakowie. MAN, zobaczcie, kosztuje praktycznie tyle samo, ale ma 4 czy 5 razy większy zbiornik paliwa, co, no nie oszukujmy się, dla kierowcy będzie bardzo ważne. Ten kurs będzie szybszy, bo nie będzie musiał kierowca, który tym będzie jeździł, co chwilę zatrzymywać się i tankować. Także tego MANa bym Ci polecił na początku kupować dla pracowników. Oczywiście to, co mówię teraz, rozbuduję w następnym odcinku, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie temu, jak rozbudowywać firmę. Ja Ci tu mówię tylko takie podstawy, czyli jeździsz jako kierowca poprzez szybkie zlecenia. Jeżeli już masz kasę, kupujesz z 2 ciężarówki, które kupujesz pracownikom, oni jeżdżą, też zarabiają i Ty w ten sposób też kształcisz swoje umiejętności. Czego bym Ci nie polecił, to brania kredytu. Nie warto na początku brać kredytu, więc wiele ludzi popełnia ten błąd, to jest jeden z błędów, że pierwsze co rozpoczynają grę, biorą kredyt, kupują ciężarówkę własną, której utrzymanie też jest bardzo drogie i naprawy są bardzo drogie i później ludzie nie mają kasy na nic. Nie polecam Ci, bo to po prostu jest taka pułapka. Zrób parę kursów na czysto od zera, uzbieraj trochę kasy, kup z jedną, 2 ciężarówki. Ja, zobaczcie, tak zrobiłem. Tak jeździłem, nakupowałem ciężarówek swoim pracownikom, oni zaczęli dla mnie zarabiać. Jak widzicie, takie Volvo później się szarpnąłem i, no, można powiedzieć, najlepsze, najdroższe Volvo sobie kupiłem, którym cały czas jeżdżę. Na razie go nie zmieniam. Kredytów nie mam żadnych, co Ci zaraz pokażę. Ale lecimy dalej, jeśli chodzi o menu. Menu konwoje to... Na samym początku Ciebie to nie powinno aż tak interesować, ale jeżeli chciałabyś w jakiś sposób zagrać z kolegą, co ja często robię z Krystianem, którego serdecznie pozdrawiam, to tutaj możecie robić konwoje. Na czym to polega? Albo Ty możesz założyć własny konwój, oczywiście ustawiony na hasło, albo Twój kolega może zrobić taki konwój. I kiedy dołączasz do tego konwoju, po prostu razem robicie to samo zlecenie, jedziecie jeden obok drugiego. Możecie się porozumiewać na radiu, bo jeśli wciśniecie na przykład X na klawiaturze, no to jest wtedy takie CB radio i między sobą możecie gadać jak na CB radiu, ale wtedy te zlecenia bierze się też inaczej, bo tutaj widzisz, mam na szaro, bo nie jestem w sesji konwoju, ale gdybym był, to wtedy zlecenie wybiera się w ten sposób. Czyli jeżeli kolega hostuje ten konwój, to kolega musi jechać, wziąć to zlecenie. Kiedy kolega weźmie, klikasz tutaj przeglądarka konwojów i wybierasz to samo. Proponuję oczywiście wtedy z kolegą się dogadać, z jakiego miasta bierzecie ten konwój, żebyście byli porozumieni i żeby to było w miarę szybko i sprawnie, żeby tutaj, wiecie, też nie tracić kasy, czasu i tak dalej. Lepiej się dogadać. Szybka podróż. No to jest opcja, którą na samym początku bym Ci nie polecał. Znaczy, na pewno jest ona bardzo wygodna, ale musisz mieć na to pieniądze, bo spójrz, jeżeli ja bym chciał się przetransportować po prostu do Warszawy, musiałbym 2000 zapłacić. Teraz owszem, na to mnie stać, ale na początku tak średnio. Zobaczcie, inne kraje to już jest 3000, nawet do 7000 taki transport kosztuje. Także, no akurat, no widzicie, 5000 pewnie w Anglii, ale w Anglii nie sprawdzimy, bo nie mam miasta odkrytego. O, widzisz, 7 tysięcy, nie? Także szkoda według mnie tych 7 tysięcy jest tracić. I to, co mówiłem wcześniej, zamiast robić tą szybką podróż, polecam Ci taką, no taką rzecz. No załóżmy, ja tu jestem we Wrocławiu, bo zjechałem tutaj z ładunkiem, tak? Miałem tutaj dostawę. No to w tym momencie zobaczcie. Jeśli ja jestem na przykład we Wrocławiu, to polecam Ci zrobić coś takiego. Tylko że ja już jestem teraz własną ciężarówką, ale no pokażę Ci na moim przykładzie. Aha, jest jeszcze jedna ciekawostka i to może warto w ogóle powiedzieć. Jeśli korzystasz ze szybkich zleceń, to jakby ta szybka podróż Cię nie dotyczy, bo w sensie, gdzie wybierzesz, tam Cię przeniesie jakby, wiesz, automatycznie, bo nie masz swojej ciężarówki. Ta szybka podróż dotyczy tylko wtedy, kiedy masz swoją własną ciężarówkę, tak jak ja w tym momencie. Ja bym z Wrocławia chciał się przetransportować na przykład do Białystoku, musiałbym zapłacić za to. Lub przejechać to, wiadomo, ręcznie, co pewnie kosztowałoby tyle samo albo i więcej, ale też czas. Więc moi drodzy, jeżeli na przykład jestem we Wrocławiu, bo zjechałem z Wrocławia, to mogę teraz z Wrocławia wziąć
kurs gdzieś, ale jak to zrobić? Zobaczcie, pokazuje mi się coś innego, no nic prostszego, klikasz na Wrocław i pokazują ci się zlecenia z Wrocławia. Ja tu mam też ten dodatek transporty wielkogabarytowe, bardzo fajna rzecz swoją drogą i też polecam. No i na przykład tutaj mam sobie zbiorniki ciśnieniowe, mógłbym sobie dostarczać z Wrocławia do Włoch, do Werony. W Weronie nie byłem, może nawet po nagrywaniu tego odcinka wezmę sobie takie zlecenie. Także to jest, jeśli chodzi o tą szybką podróż, to ona dotyczy właśnie tylko wtedy, kiedy masz własną ciężarówkę. Kolejna rzecz to jest radio i to jest ciekawostka. Ja tu sobie według języka na przykład zawsze ustawiam, na przykład język polski wybieram. Możesz sobie w czasie jazdy włączyć radio, dowolne radio, to jest prawdziwe, realne radio. Co ciekawe, nie są to jakieś wymyślone, na przykład RMF Max czy coś. Mi bardzo się spodobało to radio, na przykład Radio Z Dance. Nie wiem, czy nam będzie grało. No tak, bo nie jesteśmy, moi drodzy, w grze, więc chyba nie będzie grało. No dobra, mniejsza o to. Natomiast to Radio Z Dance mi się jakby najbardziej tutaj podoba. Fajna rzecz, moim zdaniem, ciekawa. A, teraz, dobra, bo nie przełączona. Okay. Także moim zdaniem fajna rzecz, ale to zależy, co kto lubi. No e-mail, no to dostajesz jakieś tam powiadomienia. Zobacz, tutaj na przykład, że przekroczyłem limit konta, bo tak, miałem kredyty. Miałem, to nie jest tak, że nie miałem żadnych kredytów. Jak najbardziej je miałem. O, widzicie, tutaj dostajecie maila, czy potrzebujesz gotówki. Oczywiście będą cię kusili, żebyś brał kredyt. Na razie, dopóki nie czujesz takiej potrzeby, nie polecam. I tak jak mówię, ja ci mogę udowodnić, że na dzień dzisiejszy, proszę bardzo, jak widzisz, kredytu żadnego nie mam. Co nie mówię, że nie miałem, bo jeśli kupiłem pracownikom ciężarówki, oni już zarabiali i wiedziałem, że tam te 50 tysięcy dochodu jest na dzień w grze oczywiście, no to stwierdziłem, że skoro rata wynosi tam 30 czy ileś tysięcy dziennie, zobaczcie, tu macie napisane, 26 jest najdroższy kredyt, 26 tysięcy dziennie spłacacie tego kredytu. I to możecie sobie wtedy taki milion kredytu wziąć, kupić 2-3 ciężarówki dla pracowników czy dla siebie jakąś super. Ja akurat zrobiłem tak, że dla siebie super, jedną dla pracowników. Później oczywiście, bo oprócz tego, że kupisz ciężarówkę pracownikom, pamiętaj, żeby pracownik też zarabiał więcej, no to musi mieć naczepę. Sama ciężarówka wiosny nie czyni. Oni mogą na tej samej ciężarówce jak najbardziej zarabiać, ale lepiej z czasem kupić naczepę. No i jaką naczepę kupić też, żeby ci pracownicy zarabiali? Proponowałbym ci po prostu naczepę firankę. Najtańsza z najtańszych naczep, żadnej innej nie bierz. Firanka, znaczy no nie jest tak super najtańsza, bo to jest tańsza, ale polecam naczepę firankę. A później mówię, w tym jak prowadzić firmę, opowiem ci dokładnie, jak tą technikę robić. Tu masz zapisywanie gry i opcje. I tutaj jeszcze przy opcjach na chwilę się, moi drodzy, zatrzymamy. No jeśli chodzi o ustawienia wizualne, no to tu myślę, że nie ma jakiejś filozofii. Każdy ustawia według sprzętu, jaki ma, co jedynie skalowanie odbicia ja mam na 200% ustawione. Jak widzicie, wszystko mam na maksa. I tu raczej nie jest nic, co musiałbym ci tłumaczyć. Natomiast opcje są inne. No muzyka to tutaj jest jedna rzecz, która jest dosyć istotna. To niech każdy z was też sobie ustawi to po swojemu. Ja zobaczcie, na przykład zrobiłem sobie głośność CB radia na maksa, tak? Efekty dałem trochę na mniej, bo za bardzo szumiało. No i te wnętrze ciężarówki, wiadomo, to zależy, jaki chcecie mieć hałas, a jak jeździcie w konwojach, mi na przykład ten hałas przeszkadzał. I głośność muzyki możecie tu sobie ustawić, wszystko możecie sobie ustawić. Na przykład głośność muzyki, tyle. Co jest bardzo ważne w tej opcji? To jest takie coś jak nawigacja głosowa. Ja sobie, moi drodzy, jak najbardziej taką nawigację włączyłem. Jest mi o wiele łatwiej jeździć tam ciężarówką, kiedy mam nawigację głosową. Czyli tutaj sobie zaznaczyłem, wybrałem Anię. Ania mi jakoś po polsku się... Zobaczcie. Ania mi jakoś pasuje. No jeszcze możesz mieć ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości. Ja akurat to wyłączyłem, bo to widzę... Widzę to, moi drodzy, na jakby wizualnie w tym hubie, który jest w grze,
więc kompletnie, kompletnie nie chcę tego, ale włączyłem nawigację głosową, dlatego że Ania mi mówi, kiedy mam skręcić w prawo, jakiego pasa mam się trzymać, jest mi po prostu łatwiej, bo na samym początku ciężko mi było się z tą mapą odnaleźć. Oczywiście sobie zrobiłem szum CB radia. To są takie tutaj jakieś tam rzeczy, które możecie sobie już poustawiać. Nie są jakieś, wiecie, super istotne, na przykład no, sygnał biegu wstecznego. No sobie ustawiłem, bo jakoś tak jestem nauczony. Ale to już są rzeczy, które powiedzmy, że możecie sobie, że tak powiem, ustawić pod siebie. Nie są one istotne. Natomiast istotne są ogólnie preferencje gry. I to jest rzecz, jest tu kilka bardzo ważnych rzeczy, które dla osoby początkującej myślę, że warto o tym powiedzieć. Na początku proponuję ci, tak ja to specjalnie zapisałem w tej postaci, proponuję ci wyłączyć. Ja teraz będę miał włączone, bo już mam pewien level, ale na samym początku proponuję ci wyłączyć wykroczenia drogowe i symulacje zmęczenia. No chyba, że chcesz jeździć bardzo, bardzo w 100% realistycznie, to zostaw. O co w tym chodzi? No symulacja zmęczenia to wiadomo, jedziesz. Masz taką ikonkę ludzika, która jak ci się pali na czerwono, to znaczy, że musisz zjechać na parking i się wyspać. Czyli tak jak w świecie realnym, że tak powiem, mija określony czas, którym no, tachograf rejestruje, że nie możesz jechać. Jeżeli byś jechał czy jechała, masz za to dosyć spory mandat. Wykroczenia drogowe to nic innego jak mandat, czyli przejazd na czerwonym świetle, czy przekroczenie prędkości. Polecałbym ci to po prostu wyłączyć, ale nie po to, żeby szaleć i nie po to, żeby, wiecie, jeździć na czerwonych światłach i robić totalną rozpierduchę. Raczej po to, żeby na początku przez jakieś duperele nie tracić kasy. Ale to jest już też taka sprawa indywidualna. Polecam raczej to wyłączyć przez pierwsze pale leveli, między innymi po to, żeby zapoznać się z grą. Jak już osiągniesz któryś level, włącz to. Polecam to później włączyć. Także tak jak widzisz, ja to włączam. I bardzo ważna rzecz. Doradca drogowy. Wyświetlanie ograniczenia prędkości. Ustaw dla aut osobowych, ponieważ nie ma czegoś takiego jak ograniczenie prędkości dla ciężarówek. To jest jedno i to samo. I w momencie, kiedy ty nigdy nie będziesz wiedzieć, jakie jest ograniczenie prędkości na drodze, jeżeli będziesz mieć dla ciężarówek. A jak zrobisz dla osobowych, wiesz, że tej prędkości przekraczać nie możesz. No i właśnie tu jest taka opcja, ostrzeżenie od nadmiernej prędkości. Czyli w tym hubie będzie ci pokazywało, jakie jest ograniczenie prędkości i po prostu prędkość, jeśli przekroczysz, to na tym hubie będzie ci się pokazywała ona po prostu na czerwono, że przekroczyłeś tą prędkość. Tu są jakieś tam oczywiście też drobiazgi, których już nie będziemy wszystkich, wiecie, omawiali, ale dosyć ważne. Na samym początku, bo to też chodzi o to, że zaczynasz, uczysz się, tak? Na samym początku proponowałbym ci te trzy opcje dać na 0%, czyli losowe zdarzenia drogowe, objazdy i prawdopodobieństwo spadnięcia deszczu. Na samym początku proponuję ci to dać na 0. Jak już staniesz się osobą bardziej zaawansowaną, mówię przynajmniej 10 level, to możesz sobie, nie wiem, dać tutaj 3%, no nie wiem, losowe zdarzenia nawet niech 50% będą. Deszcz to zależy od ciebie. Żeby było oczywiście też realnie, nie proponowałbym ci cały czas jeździć na 0, no bo to też odbiegasz od realizmu. Wiadomo, że w świecie realnym czasami ten deszcz pada i czasami są zdarzenia na drodze i czasami są objazdy, więc to już ustaw sobie po swojemu, ale tak około 10 levelu proponowałbym ci to na pewno włączyć, a na samym początku, kiedy się dasz sobie ten czas, żeby się nauczyć, daj wszystko na 0. Ja tutaj sobie wyłączyłem pokaż filmiki, bo czasami one były dosyć uciążliwe, jak na przykład do garażu się transportowałem. Pokaż blokery. To jest nic innego. Jeżeli tą opcję wyłączysz, nie polecam. Absolutnie nie polecam wyłączyć. Bo o co chodzi? Czasami masz te takie X-y na drodze, że droga jest zamknięta. I to cię bardzo łatwo może w błąd wprowadzić, bo to, że wyłączysz bloker, nie znaczy, że przez niego przejedziesz. To po prostu, jeżeli widzisz ten bloker, że droga jest zajęta, to po prostu skręcisz i tyle, a jeżeli go nie widzisz, no to pojedziesz prosto i walnie, i tak będziesz zderzysz taką jakby niewidzialną ścianą i rozwalisz ciężarówkę. Także polecam ci jak najbardziej mieć to włączone. Jeśli chodzi o ustawienia, każdy tutaj powiedzmy sobie ustawia też inaczej, natomiast ja i mi się bardzo fajnie to sprawdza na prawdziwym automacie. Prosty automat mi się nie sprawdzał, prawdziwy automat i inteligentna sekwencja zmiany biegów. To są opcje, które mi się tutaj
bardzo sprawdziły. Z takich jeszcze opcji, no to siła hamowania mam na 125%, więcej bym nie dawał, bo będzie to nierealne. Jak widzisz, ta stabilność i to wszystko mam na 100% ustawione. Czy tu coś jeszcze? Ogranicznik prędkości mam wyłączony. O co chodzi z tym ogranicznikiem prędkości? No chodzi o to, że jeśli masz to tutaj włączone, to twoja ciężarówka nie pojedzie więcej niż 85 czy 90 km na godzinę. No jeżeli jedziesz na autostradzie, gdzie te 110 mogłabyś jechać, to proponuję to raczej wyłączyć, jak już nauczysz się jeździć w miarę bezpiecznie i wyprzedzać drugą ciężarówkę, no to proponuję wyłączyć. Na początku możesz mieć to włączone, żeby się nauczyć i troszkę wczuć w tą grę, natomiast ja jeżdżę bez tego ogranicznika, bo jakby prędkość ja sam dostosowuję do warunków, do samopoczucia, do wszystkiego, wiadomo, tak jak w świecie realnym. I wiadomo, że ciężarówki na autostradzie nie jadą 8 dych, znaczy są takie, które jadą, ale bez problemu, jak jest dobra ciężarówka, ona może te 105 jechać i to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego, prawda? No i tu są jeszcze jakieś tam pierdołki i myślę, że no tempomat, ale tu myślę, że nie ma co dalej się już... No i... Nie wiem, o właśnie nam się muzyka, słyszę, włączyła z radia. Właśnie nam się muzyka włączyła z radia, to może wyłączmy, żeby mi nie wywaliło filmu. Dobra, także no to tyle, jeśli chodzi tutaj o takie podstawowe rzeczy. No zapisywanie gry, no to wiadomo, warto ją sobie zawsze zapisywać. No jeśli chodzi o te ulepszenia ciężarówek i tak dalej, no to już jest bardziej zaawansowany etap. Na początku tego nie potrzebujesz, bo tak jak mówimy, ja robię dla ciebie poradnik dla osób początkujących, czyli ci mówię, jak zacząć. Czyli zacząć robić zlecenia. Jak już kupisz ciężarówkę, to później oczywiście możesz zarządzać tą ciężarówką, możesz ją w warsztacie ulepszać i o tym będzie też w następnym odcinku, jak tą ciężarówkę ulepszać, jak to w ogóle robić, jak kupić naczepę, jak kupić ciężarówkę, to wszystko ci pokażę. Tutaj takie podstawy. Również tymi garażami się skupimy, czyli jak rozbudować firmę. No oczywiście widzicie, u mnie zysk jest na minusie, dlatego że to ja, słuchajcie, i to wam pokażę w kierowcach, żebyście, moi drodzy, mogli zobaczyć. Zobaczcie, moi kierowcy, no zysk mają, trzeba przyznać, że mają. A ja przez to, że gdzieś tam troszkę mnie poniosła fantazja i poszalałem i musiałem naprawiać ciężarówkę, bo jechałem niezbyt odpowiedzialnie i to będzie delikatne określenie. Powiedzmy, że robiłem test do odcinka, który chcę dla was nagrać, który niebawem zobaczycie, to zrozumiecie. I tyle straty, słuchajcie, wygenerowałem. Tyle straty wygenerowałem. Dlatego widzicie, jeżdżenie na własnej ciężarówce to też jest czasem niestety strata. Jednego protipa jeszcze, jakiego mógłbym wam dać, jeżeli już będziecie mieli kierowców, paru, no nie wiem, 5, 10, tak, paru kierowców, no to właśnie korzystanie z tej symulacji zmęczenia. Co wam to da? No bo w czasie, kiedy wy będziecie w grze i będziecie spali, wasi pracownicy będą jechali i będą zarabiali, moi drodzy. I to jest coś naprawdę pięknego. Coś naprawdę pięknego. Tutaj jeśli chodzi o zarządzanie kierowcami, to możecie sobie ich zobaczyć też, zobaczcie, na mapie. Widzicie? I na mapie widzicie, gdzie są wasi kierowcy, gdzie jadą, co robią. Wszystko tu możecie zobaczyć. Czym jadą, jaki towar przewożą, czy śpią, wszystko tu widzicie. Ale natomiast, aha, i właśnie też warto kierowców na początku ustawiać, żeby oni tą umiejętność dużych dystansów, tak jak ty, również na początku wyrabiali, wtedy będziecie mieli więcej kasy. Ale o tym, jak konkretnie rozwijać firmę w Eurotrucku, jak to zrobić, bo to jest dosyć zaawansowane, krok po kroku, to powiem wam w następnym odcinku. Myślę, że tutaj takie podstaw, jak zacząć, wam pokazałem. Ja myślę, że nie będę wam przykładowego kursu już pokazywał, bo to no jest bez sensu. Po prostu wybieracie sobie miasto, w którym jesteście. Ja byłem akurat we Wrocławiu. Znaczy tu nie musicie akurat w tych szybkich kursach, jak nie macie własnej ciężarówki. Na przykład Volvo, Scania, bardzo fajne auta. Ja akurat mam, widzicie, trasy dosyć długie już, bo mam długodystansowca wyrobionego, ale zobaczcie, może to być też krótka trasa, chociaż za 14 tysięcy kasy to raczej się no nie opłaca. Tylko że pamiętajcie, że te stawki u mnie mogą być wyższe niż są u was, dlatego że mam te umiejętności już wyrobione, nie? To też robi robotę, nie? Że mając wyrobione jakieś umiejętności, na pewno tych pieniędzy zarabiam więcej i więcej mam za zlecenie, także
Zobaczcie, tu za jedno zlecenie nawet 220 tysięcy. Chociaż trasa jest bardzo długa, bo 1800 km. Szczerze, średnio lubię tak długie trasy. No chyba, że ktoś po prostu jest cierpliwy. Jest to bardziej dla mnie forma wyzwania. Szczególnie jak z kolegą robimy konwoje, to robimy takie do 800 km po to, żeby mógł być rewanż. Tylko, że my z kolegą jak robimy konwoje, to często robimy sobie żarty i psikusy. To jest zupełnie inna sprawa. Także pamiętajcie, żeby w tych zdolnościach, ja tutaj na koniec powtórzę, podsumowanie wszystkiego, czyli żeby w tych zdolnościach na początku dawać długodystansowca, to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby nie brać kredytów i żeby brać w rynku pracy zlecenia przez szybkie zlecenia, ale możecie sprawdzić właśnie, jaką ciężarówkę tutaj macie. I to w zasadzie tyle. Tu jak tą ciężarówkę zmodyfikować, jak najlepiej ustawić, żeby fajnie jeździła, jak rozbudować firmę, to już będą kolejne odcinki, bo tu myślę, że nie ma sensu aż tak się mocno nad tym rozgadywać. Także to był pierwszy odcinek z Eurotracka. Daj znać w komentarzu, jak ci się podobało. Może masz jakieś pytania, tak najbardziej pytaj. Pomoże mi to na pewno stworzyć kolejny odcinek dla ciebie. No i miło mi będzie bardzo, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Trzymaj się, cześć!